zapalmy papierosy, ja nie chcę. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. Godzina 15.30, ja właśnie wróciłam ze szkoły do domu. Mega spoko, bo skończyłam o 3 godziny wcześniej niż zwykle, bo odwołali mi ostatnie lekcje, bo tam jakieś nauczycielki są chore. I bardzo dobrze, bo nie wytrzymałabym w tej szkole dzisiaj tylu godzin, ponieważ dzisiaj rano miałam pobieranie krwi i było mega, ponieważ, no wiecie, pobieranie krwi tam normalnie, ogólnie dosyć często mam pobieraną krew, ponieważ nie jem mięsa i moja mama po prostu chcę, żebym się badała co pół roku. Zresztą bardzo Wam też polecam badać się regularnie. Ale dzisiaj, po tym badaniu, jak ta pani mi pobrała tą krew, to po prostu poczułam się tak źle, tak mi się zaczęło kręcić w głowie, w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Na chwilę usiadłam i potem już obudziłam się na podłodze. Milion oczu na mnie w ogóle, patrzy się od góry. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. Myślałam, że się obudziłam jakby rano i to jest sen w ogóle. Ja nie wiem, co ja myślałam. W każdym razie zemdlałam. Nic fajnego, żadne fajne doświadczenie. Przez cały dzień mi się potem kręciło w głowie. Dopiero jakieś 2 godziny temu jest tak, od 2 godzin jest tak normalnie. Normalnie się można powiedzieć zachowuje, ale przyszłam do szkoły, taka blada w ogóle, taka zmęczona wszystkim, ale już na szczęście jest w miarę w porządku. Na 17 mówię na angielski, a więc spoko, zaraz idziemy zrobić jakiś obiad. Była moja przyjaciółka i zrobiła mi taką małą niespodziankę, a w sumie nie taką małą, bo dostałam od niej case'a z Hello Kitty na AirPods, naprawdę, zaraz będziemy zakładać. Jestem mega ciekawa, ale jest prześliczny, patrzcie na to, mega, mega uroczy, więc zaraz sobie otworzymy. Ogólnie robiłyśmy to paznokcie prawie 4 godziny. Ja zwykle robię około 2 godziny, normalnie dziewczynom, tylko że ja z Wiką się nie widziałam. Nie widziałyśmy się prawie 2 miesiące, a więc musiałyśmy się nagadać. A wiadomo, że jak się gada, to się robi dużo dłużej. Dobra, a więc słuchawki w case prezentują się tak. Ej, są prześliczne i to jest przesłodkie. Właśnie ostatnio chciałam sobie kupić nowego case'a, bo moje wszystkie case'y na słuchawki zżółkły bardzo. Bo mam same przeżyczyste, a ten jest prześliczny, on nie zżółknie. Idziemy zjeść jakąś kolację, bo ja dosłownie wróciłam do domu, zjadłam obiad i od razu poszłam robić paznokcie, widzę. A więc to się to lubię, bo to jest spoko, ale po prostu chodzi o to, że jestem trochę zmęczona i głodna. A więc zaraz idziemy coś ogarnąć do jedzenia. Potem ogarnę szkołę na jutro i fajnie, mega spoko. Cieszę się strasznie, było też mega fajnie. Miałam dzisiaj szczerze do dupy dzień. Ale potem jak moja przyjaciółka, pogadałam z nią po dosyć długim niewidzeniu się. Jest mega spoko i się bardzo cieszę. I w sumie to o to chyba trochę chodzi w życiu, żeby mieć takich ludzi, którzy nam dają tą energię i dzięki którym jesteśmy mega szczęśliwi. Jest 5:08, ja właśnie wychodzę do szkoły. Ogólnie nie będzie mnie w domu w sumie teraz 2 dni, jest 2 dni, no dzisiaj i jutro, ponieważ dzisiaj idę na urodziny wieczorem, więc nie wracam do domu po szkole i później po tych urodzinach śpię u koleżanki i tam potem z tą koleżanką będziemy następnego dnia do Katowic, a więc wrócę dopiero jutro późnym wieczorem, jak nie w nocy, a więc w sumie spoko, ale nie wiem kiedy się będę uczyła, bo jutro mam 3, w przyszłym tygodniu mam 3 sprawdziany, ale mało istotne, musimy wychodzić, bo się spóźnimy.
niedziela, godzina 11, przez ten weekend się mega dużo działo, więc się w ogóle do Was nie odzywałam, ale ogólnie pokrótce Wam wszystko streszczę. W piątek byłam w szkole, no wiadomo, potem miałam takie kursy, a potem poszłam do przyjaciółki, tam się ogarnęłam i poszłam na urodziny od innej przyjaciółki, z taką inną właśnie grupką dziewczyn i było mega super i w ogóle nie, taki fajny vibe, bo tak interesowo i tak dalej, więc było mega super, wróciłam wieczorem, w sumie to już w nocy, do mojej przyjaciółki właśnie, od której pojechałam, można powiedzieć, i następnego dnia rano, czyli wczoraj, jechałyśmy do Katowic na takie kursy też znowu, ale zupełnie inne, to już inny temat, takiej firmy farmaceutycznej, w sumie dosyć ciekawe. Potem pochodziłyśmy sobie po Katowicach, w galerii byłyśmy, kupiłam sobie ładny top z zera, więc zaraz mogę Wam pokazać. Byłyśmy na jedzonku i w sumie mega spoko, wróciłyśmy pociągiem i w sumie dopiero wczoraj o 20 byłam w domu i potem jeszcze okazało się, że kolega do mnie przyszedł, a więc siedzieliśmy. No wiecie, jak poszłam spać wczoraj i późno, jestem niewyspana dzisiaj znowu, a mam w przyszłym tygodniu 3 sprawdziany, dzisiaj dzień z biologią i z matematyką, bo jutro mam 2 sprawdziany z tych przedmiotów. No i jeszcze będę miała w czwartek chemię, a więc jeszcze by było ogarnąć i jeszcze uczyłam kartów kosłowskiego. No więc tego jest sporo. Zaraz też możemy otworzyć paczkę, bo przyszła mi z Vinted. Taki czerwony top, mam nadzieję, że będzie ładny, bo wydawał się na zdjęciach śliczny. Zaczniemy od otwarcia paczki. Ogólnie te teraz są bardzo czerwone i właśnie cały czas jest czerwonego. A więc zamówiłam sobie czerwony top, taki ala gorsetowy. Znowu zobaczymy, czy będzie dobry, mam nadzieję. Mega ładny krój w ogóle. Taki troszeczkę inny, że jakby nie są miseczki, tylko właśnie coś takiego jak w sukienkach mi się to kojarzy, takich księżniczkowych, ale ej, mega ładnie to wygląda, jest bardzo ładny, mam nadzieję, że na mnie dobry, zaraz przymierzymy. A jeśli chodzi o top z Zary, to chciałam, żeby to był taki zwykły biały top, który mogę ubrać po prostu wszystko, żeby był wygodny, fajny materiał, też nie był taki drogi, bo kosztował 36 zł, a więc mega spoko. No i właśnie on jest w takim grubszym materiale, czyli nie prześwituje, więc mega, mega fajnie, bardzo, bardzo mi się podoba. Ogólnie Wam nie mówiłam, ale mam teraz taki trochę stresujący czas, w ogóle tak ja jestem przebodźcowana, ponieważ teraz w sobotę, czyli za 4 dni mamy półmetek i właśnie ja z moją przyjaciółką go organizujemy, ogarniamy wszystko i po prostu jest tego tak dużo, co chwilę coś nie wychodzi, co chwilę coś jest nieogarnięte jeszcze, bo jednak to jest taka jedyna nasza impreza, jeszcze studniówka, ale wiecie, studniówka jest już z nauczycielami i tak dalej, a to jest jednak połowa tej naszej nauki w liceum i chciałabym, żeby to było takie nasze, więc ogarniamy jakieś tam ankiety, quizy i w ogóle, żeby było śmiesznie, żeby to przedstawić wszystko właśnie na tym półmetku. Też moja sukienka, mam nadzieję, że już zdąży być skrócona, ponieważ wczoraj ją dałam i mam nadzieję, że krawcowa się wyrobi, bo zapomniałam, że jestem za długa, już miałam od dawna przygotowaną, ale zapomniałam, że jest za długa i po prostu mam nadzieję, że zdążymy. Też jest sporo czy odnośnie szkoły, jakieś sprawdziany, kartkówki, jest tego mega dużo. Dzisiaj miałam kolejną zapowiedzianą kartkówkę z polskiego i tak dalej, a więc jest tego mega, mega dużo. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś tak, wiecie, ogarnie się w porządku i będzie zrobione i już po prostu po tym trudnym, bardzo takim, można powiedzieć, skomplikowanym czasie przyjdzie majówka, czyli spokój, wolny i tak dalej. I weź tą pracę odstaw, zapalmy papieroska, niech butelka nie ma końca, ze mną będzie zachód słońca. Thank you.
jest mój półmetek i się w ogóle tak mega cieszę. Zrobiłam sobie, które poznałcie, takie czerwone, szpiczaste, ale podobają mi się, są moim zdaniem bardzo ładne. Będę miała czerwoną sukienkę, więc będą pasowały. Dzisiaj w sumie wstałam o 8:40, coś takiego. Ogarnęłam się trochę, poszłam robić taką jakby kartę, bo ogólnie nad naszym półmetku, bo my to organizowałyśmy, zaplanowałyśmy różne jakieś gry, jakieś takie, wiecie, tańce wspólne i tak dalej. I zrobiłyśmy też ankietę naszej klasy, a więc spisywałam wyniki, żeby to potem ładnie wszystko ogłosić już na półmetku, więc musiałam to ogarnąć, potem się poszłam myć, umyłam włosy, ogoliłam nogi, więc takie ogarniające się rzeczy. Teraz się delikatnie pomalowałam, bo zaraz idziemy na salę, będziemy ją ozdawać, mamy chyba z 250 balonów, jesteśmy w trójkę, mam nadzieję, że damy radę, musimy ogarnąć ściankę, wszystkie stoły, zamiast winie, tak wymyśliłyśmy, żeby nasze zdjęcia takie, wiecie, bekowe i tak dalej, a więc mega fajnie, bo to będzie taka nasza impreza. Ja w ogóle nie biorę sobie towarzyszącej, bo stwierdziłam, że jakby chcę półmetek tak typowo spędzić z moją klasą, bo to jednak jest połowa naszej edukacji, a studniówka będzie taka bardziej, wiecie, oficjalna i tak dalej, czy tam każdą osobę towarzyszącą, a więc no tak stwierdziłam, że wolę się tutaj pobawić z moją klasą. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie, że się uda, bo troszeczkę się stresuję, jednak my to organizujemy z moją przyjaciółką i wszystko jest na naszych rękach, ale myślę, że będzie ok. Zaraz wyjeżdżamy, potem one przyjeżdżają po strojeniu sali do mnie, właśnie moja przyjaciółka z koleżanką, w sensie z jej osobą towarzyszącą, która nie jest z naszej klasy, ale ja też Hanię znam, a więc mega fajnie. I będziemy się tutaj u mnie ogarniać, a więc nagramy takiego typowego get ready with me, ale coś tam się postaram, też samą imprezę postaram się tam coś ponagrywać, mam nadzieję, że wszystko wyjdzie i że będzie spoko. No i widzimy się zaraz już na sali najprawdopodobniej, bo się już ubieram, bo zaraz po mnie przyjadą i jedziemy. Ogólnie sala jest mega blisko mnie, a więc też spoko, bo nie musimy daleko jechać. No, a więc fajnie. Takie ozdoby. Właśnie zrobimy je na stół.